Cześć, to Gorygon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cywilizację z naszym specjalnym gościem. Małgorzatą. Dzisiaj zaczęliśmy poważniej. No dobra, to co? Podbijaliśmy Sztokholm, mamy do wybrania badanie, więc od razu to zróbmy. Mechanika. I moglibyśmy mechanikę wybrać, dobrze. Feudalizm tak zwany, nie będę już tego mówił inaczej, tylko mówił feudalizm. Feudalizm się nam rozwija porządnie. Możemy wybrać produkcję, może być to Petra. Mm-hmm. Plus 2 do żywności, plus 2 do złota i plus 1 do produkcji na wszystkich polach z pustynią tego miasta. Bez mamy 3 pola. Zalewowych. Można zbudować tylko na pustyni lub równinach zalewowych bez wzgórz. Pytanie, czy nam się opłaca budować akurat w tym mieście, w pyku. Bo tutaj co, tak naprawdę pustyni to mamy raz jeden tile. No to jest ta taka dwuznaczność, bo z jednej strony w pyk mamy wystarczająco produkcji, żeby podjąć wyzwanie budowania cudu. Bo no, tak no, naprawdę no. Najlepiej by było zrobić w Sedigni, czy jak to się tam nazywa. Tak. Ale tam nie mamy produkcji prawie w ogóle, no więc... No niestety, albo no najlepiej... Ale zaraz będziemy mieć, bo jak zbudujemy te dwie kopalnie z Saletro, to tam się pociśnie jakaś produkcja, więc myślę, w kawie moglibyśmy zbudować. W kawie? Ja bym w kawie zbudowała najpierw kopalnię srebra, to jest jakiś mój priorytet dla kawy. No dobra, no ale to nie w samej kawie, tylko po prostu ulepszenie, nie? Tak. Nie. Tak. No dobra, to co? Poczekamy, aż się nam zbudują koszary i zaczniemy budować Petrę, moim zdaniem. A tutaj bym zbudował budowniczego. Mhm. Budowniczy. Bo zawiesiliśmy się na sekundkę. Strasznie. Taran tutaj nic nie będzie robił. Jednostka bez rozkazów. Ty już chyba odwiedziłeś cały znany świat. Tak, musimy uciec przeciwko Chińczykowi, bo jesteśmy w stanie wojny z Chińczykiem. Bo jesteśmy w stanie wojny z panem Chińczykiem. Dobrze. Ale wydaje mi się, że możemy na przykład poprosić Kleopatrę o otwarte granice i pójść zwiedzać tamtą okolicę. A możemy, to prawda. Więc zamiast... Poszliśmy w złym kierunku, ale okej. Trudno. Trudno się mówi. Ale się mieli? Sound of silence, tak zwane. Tak, tak, niestety te tury się czasem mieli. O nie, znowu przyszły barbariany i nam psują. Jakieś dobądźmy expo. Dobra, tutaj... No to szczelaj. Szczelamy. Szczelaj. A co nam niby splądrował? Aha, znowu nam to latarnie splądrował, ten, dysk tryk nam splądrował. Dysk tryk. Ej, otwórz poproszę cię postęp. No. Na chwileczkę. Jaki postęp? Postęp to się nazywa. Co to jest postęp? Nie ciwka, tylko to drugie. To? Ustrój? Nie, pogląd postępów. Nie no, technologia. Technologia, aha. I pokaż mi, ile potrzebujemy do szkutnictwa. I co musimy zrobić. Posiadaj dwie jednostki galer. Dobra, budujemy drugą galerę. Tak. Pokaż mi, ile czasu mamy do tej galery, bo wydaje mi się, że musimy zbudować szkutnictwo i zacząć budować te cholerne kwadrymy. 5 tur. Dobra, no to i tak. I co musimy zacząć budować? Kwadryjemy, żeby rozwalić tam tych barbarianów, bo oni nam będą psuli przez cały czas, dopóki ich nie rozwalimy. Tu ewentualnie moglibyśmy zacząć budować Petrę. Tak, ale rozumiem, że Petra ma sens, kiedy masz pustynne tilesy, bo ona tylko daje te plusy do pustynnych heksów. No rozumiem, no tu mamy pustynne tilesy. W Nuri w sensie, przepraszam, bo to nie było jasne, w którym mieście jesteśmy. W Nuri. W Nuri, bo tutaj mamy, zobacz, druga połowa będziemy miasta jest na pustynnych. Będziemy mieć, no tak. No tu nie mamy jakoś zbyt za dużo produkcji, nie? Więc... Nie mamy tu dużo produkcji. Niby moglibyśmy... Zaraz będziemy mieć mechanikę będziemy mogli zbudować tutaj tartak, ale to... Wiesz co, no tam będzie... Tam można zbudować kopalnie na pustyni. Mhm. Ale ja nie wiem, jakoś... Akurat tu, no nie wiem, no to wtedy byśmy mogli zbudować tą Petrę, ale w tym miejscu kupić sobie tile, czyli heksa, ten taki między dwoma wzgórzami tu? Na pustyni. Nie, w prawo, tu? Tak. Tu? Ten, tak, ten albo tamten. I co tu zbudować? I tutaj budować Petrę, jeśli już mielibyśmy budować Petrę w tym mieście. Bo wtedy można będzie tymi wszystkimi innymi dorobić produkcji, bo z tym, co teraz jest, to w tym mieście to nie ma co nawet próbować budować. Mhm.
Dobra, zbudujmy kopalnię Saletry w tym drugim mieście i zobaczmy, jak tam wygląda rozwijanie się produkcji. Tu już jesteśmy. Fajno. I od razu dostaliśmy boosta do... No tutaj to wiesz, mamy jednego mieszkańca, więc Petra będzie się budowała 77 tur. Tak, no ale ten mieszkaniec nam się zaraz zwiększy, a tu produkcja... A tu będziemy mieli produkcję, będziemy mieć tak, mamy 5 z wykorzystywanych pól, bo stąd mamy pewnie. Mhm. Pokaż mi to, tak. No tak, ale moglibyśmy się, wiesz... No ale tu mamy tak, 4 i tu będziemy mieli 4 pewnie. Czyli będzie 8-9. To bardzo mało. Tutaj mamy 12, a możemy powiększyć to. O, tutaj mamy, wiesz, tartaki na wodzie. Oko, oko. Dobra. To tak to zacznijmy budować już Petrę. Mhm. Ale to na jednym z tych co 160... Tu? Tak. 160 strasznie dużo. Tak, ale zobacz, bo to jest... No, ja wiem. Ale zauważ, że potem będziemy mieć... Jeśli się ją zbudujemy, będziemy mieć gold z każdego... No, wiem. Będziemy mieć dodatkowo gold, to nam się zwróci, jeśli nam się to uda. No dobra, no to budujemy. Ja mam takie pytanie w ogóle na dłuższą metę. Czy myślałeś o tym, w stronę jakiego zwycięstwa byśmy chcieli iść? No, wydaje mi się, że na tym etapie, na którym jesteśmy, mamy do wyboru albo zwycięstwo kulturą, albo zwycięstwo nauką. Innego już na tym, w tym momencie nie będziemy mieć. Religią, nie mamy religii, mieć jej nie będziemy. No, a myślę, że nie zmienimy się nagle w jakieś takie... agresywne, podbijające wszystko na swojej drodze przedsięwzięcie. No Rachel, nie. No więc no możemy po prostu podjąć decyzję, czy kultura, czy nauka, czy na razie cisnąć i kulturę, i naukę, i produkcję, i zobaczyć, z czym nam idzie lepiej. Mi się wydaje, że naukę, powinniśmy naukowe zwycięstwo próbować, no ale wiesz, mamy co, jeden kampus raptem, trzeba by zacząć nagle hardkorowo produkować różne rzeczy. No tak, ale wtedy pamiętaj, że możemy też wspierać, no, wiesz, drugą jakby, cudami naukę, bo to jest tak, że są dwa cudy, które wspierają naukę. Jeden to jest Wielka Biblioteka w Aleksandrii, moim zdaniem już ktoś ją zbudował, a drugi to jest w późniejszym okresie industrialny Oxford University. Tak. Tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, drugą jakby, tak naprawdę drugą... Udało, co inspiracja, udało ci się poczynić znaczący postęp w pracach nad służba cywilna, okej. Okay. No, jesteśmy po prostu odpowiednio dużym miastem. Przepraszam, chciałem, żebym dokończył myśl. Drugą stroną tej monety... Naukowej. Chwila, powiem to po prostu, potem robi inne rzeczy, bo już się zacząłem rozpraszać. Drugą stroną monety zwycięstwa naukowego jest produkcja. Tak. Bo musisz wybudować faktycznie te rakiety i tak dalej, więc a tu mi się wydaje, że w produkcji akurat jesteśmy całkiem mocni. Tak jest, ja się zgadzam z tobą, więc oczywiście. Więc powinniśmy oczywiście, mi się wydaje, iść w stronę faktycznie tego zwycięstwa naukowego. No wiesz dobrze, że ja lubię takie zwycięstwo najbardziej. Ja najbardziej lubię wysłać rakietę w kosmos. Wiem. Na końcu. Co, do Genewy wysyłamy, żeby jeszcze umocnić się? Tak, tak. Chociaż moglibyśmy wysłać po jednym, wiesz, tutaj na przykład, żeby mieć plus do nauki w stolicy akurat. Mhm. Tak zróbmy. No, ale my zaraz będziemy mieć drugi kampus, jak to będziemy Sztokholm. No. By the way. Fajno. Jednostka bez rozkazów. Warcraft, no jedź tu, nasz. Chodź, Tyśku. Dobra, strzelamy. Jeden. No mamy po prostu bardzo niską, jak to się mówi. O, i 9. Teraz jest awans, bo ten awans następny daje plus 7 do walki z miastem. I wtedy jest... No nic, już trzeba mi się wydaje po prostu przecierpieć tutaj, najwyżej stracić jedną jednostkę, bo inaczej się wykrwawiamy tylko pod tymi murami. Jednostka bez rozkazów, builder tak zwany. Ja bym już nie marnował tego buildera, też wszystko wybudowaliśmy, co moglibyśmy jeszcze jedną to wybudować. Jedną piramidę. Tak, albo chciałem tutaj przejść i wiesz, zacząć tak, budować... Tak, słusznie, bo za 3 tury już będziemy mogli budować to co, jeszcze jedną piramidę i potem Gida, czy od razu nie, od razu idziemy na tartak, bo zanim dotrzemy, to będą właśnie te 3 tury. Dobrze. Jednostka bez rozkazów. Sieć ten i pilnuje miasto. Tak zwany. Mhm. Jednostka bez rozkazów, ucznik, fortyfikacja. Nie. Wow! Aha, zapomniałem. Przepraszam. No, czasem tak się zgapi. Nie, mnie strasznie teraz... tym razem ja mam słuchawki, mnie to strasznie rozprasza, że mam dźwięk się okazał. Tak, a to chcesz, ja mogę wziąć od ciebie. To już ci przekazuję. Dziękuję. Przekazanie słuchawek następuje. Nastąpiło tam, farfary. O, od razu. Fajno. O, super, będą wybudowane już baraczki. Gdzie? A, tutaj.
Tak, fajno, fajno. Awans. Ktoś zaawansował. A dostaliśmy Eureka do... Styrapsów tak zwanych. Czyli będziemy mogli rycerzy budować. Tak. Fajno, fajno. Wszystko fajno. A bardzo strasznie fajny jest ten, ten wierszek oczywiście po angielsku. Bo on po polsku... To tłumaczenie jest po prostu słabe bardzo. To mam do powiedzenia na ten temat. Sens został zachowany, ale żarcik już umarł. No dobra, to co? Szlaki handlowe. Ach, musimy doktrynę zmienić. Do produkcji jednostek walczących. Tak jest. Pytanie, czy chcielibyśmy na przykład taki nowo szkoleni budowniczowie otrzymują dwa dodatkowe buildy. Że będziemy budować zamiast i budować. Tego, no to ja nie wiem, co daje szczerze, niech to spada. Dobrze. Do wszystkich rodzajów dochodu za każdą budowę... Pałac w mieść. Wiesz co, ale ja tak myślę sobie retrospektywnie oczywiście, już teraz jest po fakcie, że wydaje mi się, że powinniśmy byli wtedy wziąć tą kartę dającą nam plus 5 do walki, bo i tak chodzimy się leczyć pod Morze Martwe i w związku z tym ostatecznie mielibyśmy po prostu silniejsze jednostki wtedy. Już trudno, tak, to jest bardzo dobry awans, potrzebny nam jak nic na tym etapie. Tak, trzeba by było wycofać stąd. No nie ma jak nawet wycofać, chyba że. No niestety tutaj tak przemieścili jak kurde tam jakieś czytrysy czy coś. Tak, no dawaj. Sokobany. Sokobany. Wiesz, ideę. Służba cywilna. Szkolenie wojskowe. A szkolenie wojskowe, tak, zapomniałem, że to jeszcze nam się przyda. Wybierz produkcję. Szkoda, żeśmy tego buildera wybudowali teraz akurat. Warsztat. Mieliśmy dodatkowe buildy. No, mamy, kupiec. Nie, no, a nie mamy dodatkowych buildów właśnie już? Moim zdaniem mamy. Nie, bo on teraz... Doszedł teraz. Dobrze, ale to kupca? Kupiec? Kupcę bym budował. To dawaj kupca, a potem warsztat. Od tak, razu miejmy warsztat. Dobra, ciśniemy. Tu mamy pierwsze... Piramidkę wybudujemy? No możemy wybudować piramidkę, ale pamiętaj o tym, że w ogóle mamy tutaj chyba ze 3 tartaki do zbudowania w Nuri. No tutaj też mamy do zbudowania. A, bo my chcemy tutaj. A zapomniałam, że ty kultywujesz no Mordor. Najpierw w Nuri, bo tam budujemy. Tutaj też by nam się tartaki przydały. Tutaj to przede wszystkim nam się spichlerz przydał. I wiesz co jeszcze? Kampusik. O, jaki tu kampus będzie fajny kampus. Mamy 3 kampusy, będziemy mieli już. A, mamy kampus, o Jezu, zapomnij, dobrze. Biblioteka w takim razie. Biblioteka. Biblioteka, uśpienie jednostek bez rozkazu. Dobra. Tak, tam mieliśmy iść, tak? Najpierw trzeba pogadać z Kleopatrą w ogóle. Kleo. Ona nas lubi. Wyślij delegację do Kleopatry przede wszystkim. Wydaj pieniądze. Złóż propozycję nie do odrzucenia. Mamy chyba, mamy otwarte granice z nią? Masz jedno miasto, Kleopatra, lol. Nieważne. No może ona... Nie, mamy otwarte granice, bo ona po prostu została dojechana przez Kiszyniacza. Tak. No troszkę złą decyzję podjęli z tamtym zgadzaniem się nie, na... Nie, po prostu nic z niej nie ugramy, nie dostaniemy żadnych minusów. No jesteśmy też na wojnie z nim. W każdej chwili możemy tą wojnę, po 10 turach możemy tą wojnę po prostu zakończyć. O, fujka! Dobra, ktoś ma awans. Ktoś jakiś awans ma. No to jest, zobacz, i teraz będzie dużo więcej, widzisz? 13 w porównaniu do 9, 7. To już ja bym atakował chyba, no bo nie ma sensu. No dobra, ale szczel tym, tak, szczel 12 i teraz ty tym jedź. Jesus, nigdy tego nie spędziłem. Ale dlatego, że my mamy straszne minusy, mówię ci, że w to... No rozumiem, ale to możesz splądrować tą produkcję mu. Tu mogę mu to splądrować i dostanę naukę. Tak, jest. Ale ja bym chciał... bardziej by mnie interesowało, szczerze mówiąc, wyleczenie jednostek, niż to, że dostanę trochę nauki. Dobra, to ho. No lecz się, lecz. Nie no, bo zostało 46 życia mu. No wiem, ale to... To już jest, wiesz, końcówka, że tak powiem. Oczywiście, że jest końcówka, tylko że będzie miał 66 życia, jak wrócisz, jak po następnej turze. To w następnej turze tutaj, tak. Następna tura. Next turn.
Musimy być bardziej cierpliwi z tym podbojem, jednak. Nie jesteście godni kąpania się w naszym blasku. Uważa, że mamy za słabą armię i nas nie lubi. No nie wiem, Klopo. Wydaje mi się, że mamy silniejszą armię od siebie. Niż na przykład te, która zaraz przestaniesz istnieć. Dominacja, nie. Armia przez dominację. Słuchaj, masz najsłabszą armię, Klopo. No ale ja wiem, że my mamy jedną ze słabszych armii na świecie. Tu chyba nic nie chcemy z tych ciwek. Ile masz? 66, no to prawda. Szczelaj. Walniemy 16. No tego powinniśmy zaawansować w takim razie. Aj, kurde. Ty się lecz. No jesteśmy w takim, wiesz, sytuacji takiej... No musimy takiej... poczekać, no. Ważne jest, Gorkiaszku, żebyśmy mieli... Żebyśmy zadawali mu więcej niż 15 ran. A, 15. Tak. Zdajemy mu 14, więc... No to za... bardzo blisko. Wybierz badanie. O, możemy już ulepszać się na kuszników. Możemy się ulepszać na kuszników, ale no oczywiście, strzemiona. Jestem szalona. Wybierz ideę. Najemnicy? Najemnicy, tak, koniecznie najemników. Najemnicy pozwolą nam ulepszać się na wyższą jednostkę. Republikę kupiecką przede wszystkim. Nie, przede wszystkim 50% za ulepszenie na przykład na kusznika. To jest 50% mniej. Mniej pieniędzy wydajemy na to, tak jest. Genewa, Babilon. Same po prostu naukowe city-state tym razem są. No, jakoś tak wyszło. Jest! Bam! Dajesz. O, od razu. Nice, 4 w ogóle. Bonus. Wybierzmy w takim razie te pola. A, są wybrane już. No. To i tak 20 tur. Skupmy się na produkcji. Czyli jeszcze pewnie... Aha, tutaj to nie jest nasze pole. Ale zaraz będzie. A poza tym zaraz też... To 21 tur. Tak, ale ty pamiętaj o tym, że będziemy mogli jeszcze dokupić raz, dwa... Jeszcze tam są te wszystkie pola, moglibyśmy na których można fabryczki. Te pola zalewowe. A nie, bo dostajemy za to bonus do produkcji. Tak jest. No dobra. Czyli co, tym budowniczym tak naprawdę wracamy tutaj. A tym nie wiadomo, co robimy. Na razie poczekajmy, to on nic w tej turze nie zrobi. Jednostka bez rozkazów. Przykro mi. Teby, Memphis. Wszystko jest w rękach Kishi. A zobaczymy, możemy już się rozwiązać, że tak powiem. Kwestię wojny. Ale zawrzej pokój. Nie, za 5 tur. No bo wiesz, strasznie długo zajmują nam tury, niestety. Beznadzieja, no jesteśmy w strasznej dupie. No niestety. Tyle powiem. Sztokholm. 20 zdrowia zyskuje z jakiegoś powodu typ. No bo nie jest oblężony. No przecież jest oblężony. Ale nie ma, ale jest nieoblężony, ewidentnie. Ewidentnie. Ja wiem, dlaczego on był oblężony, bo z drugiej strony był z tego drugiego naszego suwerennego... Tutaj. Tak, a teraz nie jest. Więc niestety, no słuchaj, no trzeba ich wziąć wszystkich, no weź tego Warcarta pod morze, niech się zhiluje i jednego też tu weź. Zdzicha, no takie rzeczy. Teraz mamy przynajmniej mocniejszych tych strzelców i trochę się posuwamy naprzód z tymi łuczynkami. Wybierz produkcję. Mieliśmy warsztat budować. Warsztat, tak? Tak, warsztat, a potem będziemy budować dzielnicę biznesową. Taki jest mój po prostu. Okej. Okay. Naprawmy port. Bo robimy to tak co dwie tury. Wybierz produkcję. Jak fajnie. O, zobacz, podpłyńmy naszą galejką i zobaczmy, czy tam ich jest dużo. Może nie tak bardzo, bo chodzi o to, że galeje są za to w zwarciu mocniejsze od kwadrymek, więc może można pocisnąć. Tutaj. No, wybierz produkcję. I co, dzielnica portowa? Dzielnica portowa. Ja strasznie lubię dzielnice portowe. Ej, a zanim zrobimy strzemiona, czy możemy zrobić szybciutko, bo chyba dwie tury tylko nas to będzie kosztowało, trzy. Szkutnictwo. Dobra, teraz tak, pytanie, czy może... Ja bym przerzucił do Nurina. Jednak. Chwilę.
Jeszcze, to by było dwóch kupców. Tak, ale już nie będziesz mógł ich posłać do pyk, wiesz o tym. No wiem, ale mógłbym tutaj wysłać, tak. Żeby większą produkcję miało, tak, no już na pewno Petrę wybudowali. Bo Petra jest najważniejsza. Petra jest najważniejsza. Ale moglibyśmy też tak naprawdę na przykład tutaj stąd wysyłać karawanę gdzieś indziej. Do pyka. No. Albo w ogóle przez pyk do Kasirim, bo też warto jest troszeczkę porobić sieć dróg u nas. Będzie łatwiej się przemieszczać. Tak, czyli przenieśmy do tego miasta i potem wyślemy stąd tutaj. Tak, i to przejdzie przez pyk. Jednostka bez rozkazów. Dobra. Moglibyśmy las usunąć i dostać produkcję. Moglibyśmy las usunąć, a pokaż mi, jak wygląda powiększanie się tego miasta i w jaki sposób ono będzie się... Widzieliśmy, 20. Ale widzisz, bo ono jest niezdecydowane. Za to pytanie jest, czy my na przykład może nie chcemy kupić sobie takiej pustynnej tej burzy i zbudować tam kopalni, która będzie nam dawała. A chyba więcej byśmy dostali, gdybyśmy coś takiego kupili, a to jest w tej samej cenie. Tak? No. To możemy, tylko że tutaj mamy jedną produkcję i ten nam da dodatkowo jeden czy dwa koguile. Jeden. Ale ja bym też oszczędził troszkę hajsu jednak. No dobra, no to sobie siedźmy, no. Więc... Damy radę, Gosiaczku, spokojnie. To ten builder niech wraca tutaj w sumie. Tak, niech od razu wstaw go na saletrę, bo moim zdaniem niedługo się powie... A, ja już wiem, gdzie z nim przejść. Na srebro. No. Srebro. Jednostka bez rozkazów. No dobra, musimy się gdzieś przyczaić i poczekać, aż się rozwiąże kwestia wojenna, bo nam go po prostu zabiją. Chodzimy w tej nazad. No trochę jesteśmy jak kot z pęcherzem tutaj. No, okej, następna tura. Czyli co, tutaj sobie... Aha, karawela rosyjska widzę odgania typów. Fajno. Całkiem skutecznie. My sobie możemy pozwiedzać. Tutaj się przyplątała barbarzyńska karawela. O no, jaki skubaniec. Czy my mamy plusy do walki z barbarionami? Nie. Czy my totalnie zginiemy? O, jaka fajna wyspa. Jak to zginiemy? Dlaczego? Gdybyśmy zaatakowali tą karawelę, naszą galejką. Tak, totalnie byśmy zginęli. Dobrze. Kupiec, myślę. Trzeba Wenecki. Wykorzystać potencjał. Kupiec wenecki, do pyk. Nie, mieliśmy do Kasabar i... Tak, ale to nie przez pyk, nie będzie przychodzić, no tylko tak do prosto. Pyk. To dawaj do pyk. Pryk. Dobra, lecz się typie. Ty chodź tu i się lecz. Lecz się typie, a tutaj strzelamy, jak rozumiem, żeby odejmować to, co mu tam dochodzi. No i jesteśmy o 8 punktów do przodu. Do przodu zawsze. Ty się lecz tutaj. No i tak właśnie wygląda. No, następna Next tura, time. Jak fascynująca jest po prostu ta gra. Tutaj powinniśmy mieć miasto jeszcze, jedno i tutaj. Dwa miasta jeszcze musimy założyć. Ja bym pewnie na tej wyspie jeszcze coś założył. O, tutaj fajna jest ta wyspa, zobacz, mamy kraby i mamy srebro dodatkowe. Mamy. O, koniec się nie wiesz, za 9 tur. Popatrz. Będzie normikowa era. Będzie era normików. Age of the Aquarius, tak zwany. Dobra. Dobra, ciśnijmy w tego. Ciśnijmy w tego. Widzisz, ten upgrade był ważny. Pokaż mi, jak wygląda ta sytuacja teraz. Jaka? A czy w następnej turze może zdobędziemy to miasto? Tak, w następnej turze będzie nasze. Dobrze. To jest jakaś radość. Odkryjmy to. Zobacz, ile srebra. Wow. Po prostu srebrne miasto. Srebrne miasto. Next turn. 15 tur. Mamy nadzieję, że nam się uda tę Petrę zbudować. No słuchaj, jakby co, na szczęście ten expansion... Co się stało? Ktoś ta Petra została pokonana. Na szczęście ten expansion oddaje nam odzyskiwać część pracy, którą włożyliśmy, więc jak ktoś zbuduje przed nami Petrę, to będziemy potem różne rzeczy mogli budować w jedną turę. Mhm. Inwestycja się jakoś zwraca. Dobra, rozumiem. Ciach. Raz. Ohoho, goodbye i wiedziemy co? Workartem. Dzień dobry. Bam. I zobacz, co się dzieje. Teraz proszę mi pokazać, najechać na tą ikonkę Amanitore w tym mieście. Tu i teraz za 15 tur on się nam zbuntuje. No wiem, ale my sobie przerzucamy Wiktora właśnie po to. Mhm. Zobaczmy w ogóle, jak gdzie wygląda, są czy gubernatorzy i on 3 tury się szybciej przenosi. Tak, ale też ile on nam da? 8, tak jak wszyscy inni. Tak, ale ile mam brakuje w tym mieście? No,
Nie wiem, Gosiaczku. Tam, gdzie masz rączkę. Rączka. Dobra, Wiktor, wystarczy. Wiktor i go. Czyli co, zmień przydział i do Sztokholmu. No fajno. Przydział. No za zachować następny... miasto? Tak, zachować miasto. Jak najbardziej. Warcard, czy to byśmy tutaj chcieli łucznika pewnie wrzucić. No dobra, to wszystkim się zajmiemy w następnej turze. I co, teraz budować trzeba strzemiona, tylko tak? Zdecydować. To strzemiona to trzeba... Wybierz produkcję. Naprawmy pomnik może. Spichlerz napraw. Spichlerz. Napraw spichlerz, a potem spichlerz. Będziemy mury budować oczywiście. Encampment tutaj nam się przyda. No, to jest tak super to miasto położone, jeśli chodzi o walkę z tym, z Norwegiem. Jest dobre, dobre miasto, warto bardzo, było. Bardzo dobre miasto. Warto było. Ty się naprawiłaś jednostko, moja droga. Tak jest. Więc przyniosę cię do kawy. Chcesz mieć wiecznika w kawie? Nie chcę, ale coś muszę z nim zrobić. Nie chcę, ale muszę. Jednostka bez rozkazów. O, ale fajny jest ten półwysep. Znaczy nie wiem, czy to jest... Oj, w ogóle to... No żeby tutaj w ogóle wysłać jakieś jednostkę na tą wyspę, żeby wycięła, bo już możemy się wodować jednostkami, bośmy szkutnictwo... No. Bośmy szkutnictwo wynaleźli. Tak. Pytanie tylko, jaką jednostkę? Miecznika. Myślę, że sobie da radę? No może być miecznik i łucznik, ale miecznik nam się przyda, bo on musi faktycznie wejść do tej wioski i ją splądrować. Okej. Okay. A możemy się zwodować, tak? Możemy się już wodować, tak no jest. No to uciekamy. To see ya! Bye! Ale pamiętaj, że jeszcze nie mamy te... Nie możemy pływać przez morze, tylko możemy przy brzegu pływać. Mm-hmm. Ale możemy się wodować. See ya! O! Srebro! I gold! I golda. I ile golda. Golda! My lubimy gold. My jesteśmy ewidentnie krasnoludzką rasą. Krasnoludzko-mordorską. Tak. Chcesz nasze srebro? W zamian za barwnik, który już nam dawał wcześniej, więc ja rozumiem, że ten. No w ogóle możemy pomyśleć. Moim zdaniem Latauro dawał nam barwnik. A to zobaczmy, czy on to wy... A, wezmę nie... słonia, mój drogi. No, proszę bardzo, machnął ręką. I pieniądze. Przyjmij proposal. Bardzo fajnie. Do widzenia. Bogactwo, to jest to... O, Lotaura za to... Nie, to od Lotauro. O, to dupeczka. Bo tak naprawdę... Faktycznie. Rozumiesz? Man. No, szaks. No trudno. To weź podziękuj za słonia, bo już nam jest do niczego, niech nam da więcej golda. No. Hi, ale pan negocjator z tego gorgieszka. Ale fajna. Może on się zwiesił? O nie. Oj, to jest to taka zabawa, potem wrócisz do trzech. Ach, kureczka, kurczaczki. Zachłanny. O, 11. Całkiem niezłe. Nice, no to jest co, 330 golda. Bardzo dobra cena. Przyjmij wiesz, propozycję. Masz się po prostu zawijaj w tej jedwabie. Jeśli o mnie chodzi. Czyli ten builder nam się już zużył. 40 golda co turę, nice. To jest nice. I teraz upgrade. Coś, z czym ja się czuję komfortowo. O, już właśnie będzie super. Upgrade. Gimli, musisz wyjechać z tego miasta. Powiedziałaś Gimli? Gimli upgrade. O, i od razu upgrade. Nie, ale poczekaj. To poczekaj na najemnicu. Na co mam poczekać? Na najemników. To na najemniców? Przez... Najemniców. Przestań się ze mnie na najemniców. Ty idź pod morze tam, to czarne, czy jakieś tam inne. Martwe. Ty się tutaj lecz się. Wyślijmy jednego miecznika na wyspę, hej. A, przepraszam, uderzyłem w mikrofon. Co tutaj chcemy? Kampus? Krampus. Ejku, ja bym... No to niby dobre miejsce jest takie plus dwa, za to z drugiej strony jakoś mam zawsze problem, bo mój fart jest taki, że zawsze jak na takim wzgórzu zbuduję kampus, to się okazuje, że to było miejsce, gdzie jest węgiel. Mhm. Więc w przyszłych... No możemy się wstrzymać. Osadnik z Katanu. No chciałeś osadnika z Katanu, ale też możemy karawela zbudować. Albo dzielnicę przemysłową. Albo dzielnicę przemysłową. Nie mamy dobrych miejsc na nią. Tutaj jest. No. Plus dwa. Ale one wszystkie są takie średnie. Spróbuj, a może zbudujmy
builderka na początek. Po co nam builder? Żeby eksploatować. Dobra, zbudujemy buildera. Tutaj... Weźmy jednego na wyspę, on jest najbliżej w tą stronę, więc łóżko weźmy. Jezus Maria. Ja tak mędzę. Przestań mędzić z tymi miecznikami. Mędzę. Ja po prostu chcę zdobyć, wiesz co? Nie wiem. Barbariońską wioskę, która nam bruździ od dłuższego czasu. Chciałam ją wyeliminować. Ktoś nam coś zaproponował, czy nie? Nie wiem. Tutaj wybudujmy młyn wodny. Młyn wodny możemy wybudować. Jednostka bez rozkazu. Trader. Trader, który chce udać trade route'a. No to dobra, no to dawaj do pyk. Klasyczne do pyk. Mógłbym się wybudować do... Heiki Diki. No to może już lepiej do Genewy za dodatkową naukę. I w ogóle będzie przechodziło przez pyk. Dostaniemy, jak on wróci, to z Bustanowi będzie punkt za to. Jak on wróci już kiedyś za 100 lat. O, tu mamy awans, garnizon, jednostka bez rozkazów. Ale duże to jest. A łucznik nie znaczy, że może do nas szczelić. No wiem. Co, myślisz, że popłyniemy tam, gdzie są ci barbarioni? Myślisz, że oni nie produkują statków? No możemy się spiąć na ląd szybko. Dobra, ty miałeś iść tutaj i następna tura. Czyli co, uważasz, że powinniśmy cisnąć... Powinniśmy zobaczyć w ogóle, jak ta sytuacja wygląda tam u niego. Norwega. O, ktoś nam chyba popowiem, że on nam wypowie wojnę. Wypowiedział nam wojnę, tak. Harald? Tak, Harald nam wypowiedział. Członkowie Sojuszu Kryzysowego muszą podjąć... Nie, on w ogóle wypowiedział nam wojnę i zorganizował akcję kryzysową przeciwko nam, byśmy zajęli miasto, które było jego zainteresowaniem. Więc moim zdaniem trzeba natychmiast podpisać pokój z Kiszyniaczem i goodbye. I będziemy się przed nim bronić, bo on się wykrwawi nam na tym Sztokholmie i potem pójdziemy na niego. No dobrze, no to teraz pozwolisz, że nie będę wysyła tego warriora do tych barbarzyńców. Pozwolę, a jednocześnie możemy zacząć budować, następną rzeczą to trzeba szybko zbudować murę w Sztokholmie i encampment. To są takie dwie rzeczy totalne. Produkcje. Pomnik, mury. Bo ja już nam przypłynie, sukinsyn. Mury jeden. Mi się wydaje. Tak, też mi się wydaje. Jednostka bez rozkazów, miecznik. To może jednak wysłać go tutaj, żeby już, wiesz... Załatwił sprawę, żeby mniej nam sprawę, byli. No niech ale się tak będzie. Mi się wydaje, że jak zbudujemy w kawie ten młyn, co ja nie wiem, po co go budujemy właściwie, tylko tak przetaknęłam bezmyślnie, może tam powinniśmy jednostki budować w kawie. Mamy przecież tam encampment, możemy budować... No teraz, jedno. Jak się zmieniła sytuacja, to powinniśmy, ale no już zbudujmy ten, bo on nam daje... Plus jeden produkcji, plus jeden jedzenia. Plus jeden do żywności, plus jeden do produkcji i plus jeden do żywności za każdą pszenicę i coś tam, czyli tak naprawdę... No nie, jest to bardziej bym wolała tutaj, wiesz, w co pocisnąć. Co? W mieczniku. Mieczniku. Możemy wybudować ciężki rydwan. Proszę cię, musimy wybudować... Mamy tak mało produkcji w tym mieście, 13. Musimy wybudować budowniczego, jakiś budowniczy tu musi przyjść. Ile kosztuje budowniczy? Dużo. Budowniczy... 360, kurde. To co, za dwie tury będziemy mogli dopiero kupić. No. No. Ale nie, ja bym nie kupowała, bym zbudowała budowniczego, awansowałabym nasze jednostki za te pieniądze, co się zbierali. Budowniczy tu jest, ma jednego builda. No to dawaj szybciutko, tam jest, wiesz, to takie... Tu sobie zaraz wybudujemy, bo mamy tak. Warsztat. Tak. Dobra. Tak. O, wszystko się rozwiązało. O, jak nam się dobrze... Udało. Razem wymyślę. A w Gorgierzchu my to byśmy tak świat podbijali. Heiki Diki, no. Jak Sauron z Mordy i Saruman. Z wszystkimi po prostu wszędzie tylko Uruk-hai'e budowali. Tak on jest, nie atakuje nas na razie. No właśnie, ale on przepłynie do nas niestety. A my możemy, to jesteśmy... Bo tutaj można nas statkiem zaatakować, niestety. Można, ale my mamy też naszą galerkę. Dobra, trzeba ją zleczyć. Builder. Builder, Builder, tak zwany. Builder, to jest.
Wybierz produkcję, latarnia morska, nie, mury, tak? Mury. Starożytne zresztą. Mhm. To może powinniśmy, a, za turę będziemy mogli zmienić sobie perki, jednostka bez rozkazów. To się wstrzymujemy z tym. Ciebie, mój drogi typie, przesuniemy tutaj. Ty miałeś się tutaj leczyć. Lecz się, typie. Ty też się lecz. A gdzie jest jeszcze jeden miecznik? Ha, jeszcze jeden miecznik idzie tutaj. Na barbariony. Na barbariony. Jednostka bez rozkazów. Kotek, a możemy, jeśli już idziesz tym miecznikiem na te barbariony, to weźmy, cofnijmy tamtą zwiedzającą galerkę, żeby przynajmniej widzieć, że się nam miecznik w wodzie nie natknie na żaden pływającego barbariona. Nóż w wodzie. Ty jesteś zabawny. No widzisz, o co chodzi, jak on tutaj dojdzie, żeby w tym... żeby się nie okazało nagle. A tam w prawo można popłynąć. Ciekawe, czy daleko. Tu? Mhm. Można popłynąć. Ale tutaj moim zdaniem dojdziemy do Piotra, to jest drugi kontynent już. Zaraz. Proszę czekać. Tu. Kryzys lenny. Krzyżes leśny, ja przeczytam. Strzemiona, zaraz doktrynę zmienimy. Harald Hadrada był celem interwencji kryzysowej. Na szkoda, że my nie mogliśmy wziąć w niej udziału. Albo to pewnie było dawno temu. W tym sensie, że on był celem interwencji kryzysowej i w związku z tym my ostatecznie możemy odczekać, ale on chyba do nas płynie pomału. Płynie. Tebowy Sebek. Ustrój polityczny. Zmień doktryny. I teraz tak. Profesjonalna armia. Nie wiem, czy to się tak nazywa. Armia zawodowa. To jest to, co nas interesuje, Gorpiaszku. Tam masz taki wykrzyknik przy nowych tych... czerwony. Tu jest. Tak. Mhm. 50% zniżki na ulepszenie jednostek. Tak. Totalnie chcemy to. Tutaj builder jeden. I on tak to zrobił. Na ten czas. Może, bo mamy dużo hajsu. Ja bym chciał, nie można niestety. To mnie denerwuje, że nie można z tego minimalizować i sprawdzać. Nie, to plus 6 do siły murów wrzuć, bastiony, bo jak on podlezie, to będziemy mogli z murów, które nam się wybudują, strzelać do niego. A nie lepiej na razie... gdzie to jest? Limesy? Limetki tak zwane? Do budowli obronnych, tak. Najpierw to, a potem bastiony. Oczywista. Zatwierdź doktryny. Okejki. Tutaj by się fajnie zbudować, można encampment tutaj gdzieś. Tak, bo tutaj to w ogóle byłoby super. O, to by było nice, bo tutaj w ogóle się nie da do nas podejść wtedy. Tak, wybierz badania. Badania. Proch strzelniczy. Zbuduj zbrojownię. Kartografia. Co byś chciała zbudować? Ja bym chciała proch strzelniczy. O, Uniwersytet i Aja Sofia. Ja to wiem, to wszystko jest dobrze, tylko że my musimy... Zobacz, jak wygląda w ogóle sytuacja z naszym, z wielkim ludziem. Czy w ogóle nam się zbliża szansa wielkiego ludzia naukowego. Bo jak tak, to możemy to sobie zbudować, a jak nie, chodź, walniemy kartografię. Ale ja bym... za 4 tury. Ale ja bym naprawdę się teraz skupiła na tym trochu strzelniczym, bo my mamy saletrę. Dobrze, czyli nie powiedziałaś, jaką chcesz technologię rozwijać. Proch strzelniczy, tak? Proch strzelniczy, dobrze. Wybierz ideę i ja bym pocisnął któryś z tych, żeby już mieć inny government. No to boskie prawo. Monarchia? Ale to poczekaj, ile my mamy do monarchii? Bo do monarchii my musimy, tak, 2 tury. 17 tur. No tak, a tam musimy więcej. A tu mielibyśmy tur 15 i 19. Amen. No to monarchia potem sobie zmienimy na... Tak, tak, i mówiąc o tym, że my nie będziemy tyle tego robić, bo przecież zbudujemy kartografię, zaawansujemy nasze galerki na karawelki i będzie wtedy połowa do tego, do tej republiki kupieckiej. Nie? Mhm. No. Dobra, ty sobie idź tu. Jednostka bez rozkazów, to jest nasz... Buduj się. Warrior, jednostka bez rozkazów, to jest nasza galerka. Zobacz nowy kanał. Popłyniemy w prawo. Jak tam Petra idzie nam? 10 tur, tak? Przepraszam, że tak macham. O Jezu! Karawela! Ale my nie mamy tutaj nic. Ajajaj, no to biegnij, Lola. Ale nas po prostu od tyłu zaszedł, no. Był. Nie, ile kosztuje zbudowanie murów? Nie da się nie kupić. Da się kupić. Trzeba zacząć budować. A pokaż, a da się coś zrobić za
tak zwaną wiarę. My trochę mamy 300 wiary, więc może coś nie. Możemy za tą wiarę, nic nie możemy. Chyba, że w pyk-pyku można coś. Nie, nie. W monarchii jak będziemy mieli, to będzie można za wiarę kupować jednostki. O nie, jeszcze ten pan Rosjanin tutaj płynie z tymi swoimi wojskowymi. Dobra, zacznijmy awansować. Ruskies. Mamy 387. Awansujemy, tak? Tak. Wybierz produkcję. No nie, chyba wojsko trzeba budować. No. Konnicy nie możemy. Nie możemy konnicy, możemy zbudować ciężki rydwan i awansować go na rycerza, bo już możemy na rycerza. Tak. Kusznika wybudujemy. Dobra, kusznika to możemy wybudować, a awansujmy nasze jednostki na kuszników i miejmy jednego rycerza. Wydaje mi się, warto jest mieć rycerza. Tak jest, to jest najważniejsze, on jest mocarzem. O, fajno. Tym ja bym uciekł, bo jednak oni nas zaatakują i no, tego. A poza tym ty chodzisz z nim z taranem z jakiegoś. No wiem, no ale dlaczego to mi przeszkadza? No jest taran, to trudno. Jednostka bez rozkazów, idź płyń tam. No właśnie to jest to, czego ja się obawiałam. No to nas zaatakuje i tak nas nie wykrwawi. Jednostka bez rozkazów. Płynie zwiedzać Nuglu mapu. O, Gosiaczku, 40 minut, niestety. My się tak wciągamy w tą grę, co? Totalnie. Słuchajcie, niestety... Chyba tego końca. Niestety taki... chyba trzeba skończyć na myślę, dzisiaj. Że po prostu suspens was zabije. Suspense. Co to będzie? Zmiażdżą ich, czy nie zmiażdżą? Czy Rosjanin, mimo to, że ich kocha, wypowie im wojnę, gdyż nadciąga z dwoma rycerzykami? Ciekawe. Słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, Grigon i Małgosia.